Halo, 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 hej, siemano wam wszystkim niska, z tej strony Hades i witam was w kolejnym odcinku z Dream Worlda. Słuchajcie, 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 pod którymś tam chyba dwa odcinki temu mówiłem coś, że wydaje mi się, że wam się nie podoba ta seria, czy coś takiego gadałem prawdopodobnie. Ja sobie zdaję sprawę z tego i po prostu wtedy nagrywałem wszystko pod rząd i ja po prostu tam po trzecim chyba odcinku tak powiedziałem, no nie? I po prostu, wow, muzyka fajna jest, dobra, i chodziło mi o to, znaczy nie wiem o co mi chodziło tak na dobrą sprawę, ale po prostu nie miałem nic złego na myśli. Dobra, mamy tak, muszę sobie przypomnieć co się tu działo. Mamy dwóch więźniów. Ktoś mi napisał, żeby zrobić tutaj dach. Muszę przede wszystkim naprawić naprawić tutaj ściany i tak dalej. Ktoś mi pisał z was właśnie, żeby w obronie zrobić worki z piaskiem. Nie mam pojęcia, jak one na dobrą sprawę działają. Czy wieżyczki przez nie będą strzelały, to jest najważniejsze. Czy wieżyczki przez nie strzelają? Dobra, tutaj tak, na spokojnie. Metal musi ktoś nam wziąć. Przydałaby nam się jeszcze jedna osoba. Czasami z kapsuł wypadają rzeczy, a i wydajecie im jedzenie i to lepsze jeszcze, no. Ajajajajaj, ludzie. Dobra, jak tu wygląda sytuacja w ogóle, bo tak tutaj powinienem zrobić, tak jak mi pisaliście, obłożyć ten teren jakimiś tam materiałami czy coś, żeby po prostu jakaś śmiertelna choroba. No dobra, okej, ale to mnie nie rusza, tak? To mnie nie rusza. Mógłbym tego więźnia równie dobrze wypuścić, no nie? Ale może zrobimy tak, żeby umarł? Może, no zobaczymy, nie? No na razie mam jakieś worki z piaskiem, czyli na dobrą sprawę to możemy rozebrać, skoro plotki są prawdziwe, jeśli plotki są prawdziwe, nie? No to worki z piaskiem faktycznie powinny to jakoś skutkować. Okropne chcę rozrywki, no macie rozrywkę jako taką, no. Ajajajaj, dobra, tak czy siak chyba powinieneś zacząć jakoś polować, mój drogi kolego, na jakieś małpiszonki, tutaj myślę wężyki. W ogóle jeszcze nie otworzyłem tych prastarych kapsuł. Ja myślę, że ja tu wieżyczkę po prostu zrobię i wtedy to otworzę, nie? Ale to tam nie śpieszy nam się na razie, więc na spokojnie. Fajnie byłoby, gdyby oni do nas dołączyli tak na dobrą sprawę, nie? To mogłoby być spoko całkiem. Dobra, wyjdziecie spać. Teraz tak, chciałbym pracę jakoś wam rozdzielić. Handel. Okej, mamy dwie osoby do handlu. Turtla i tego. Okej, dlaczego ty jesteś w sumie? Artysta, bo to społeczne chyba. Tak, to społeczne powinno mieć 3, społeczne 4. Społeczne 4, okej, czyli bardziej na te społeczne powinniśmy tutaj uderzać. No okej, zobaczymy jak te worki z piaskiem się piszą. Bo nie widzę tego jakoś tak totalnie szczerze, no ale zobaczymy. Tak, więcej energii potrzebujemy, to jest pewne. A no tak i... okej, umarła nam kolejna... Handlarz egzotykami. Okej, chodź kolego, wezwij. Mamy dwóch handlarzy egzotykami. Dobra, zobaczmy. To możemy sprzedać jako tako. Okej, mamy tu jakieś te psychik, animal, coś tam. Co się? Zatrzymajmy grę. I jak to, jak, na jakiej zasadzie by to działało? Możemy aktywować to, ale nie wiem jak to działa. Okej, wartość rynkowa 1000. Znaczy ja pewnie to posprzedaję po prostu, bo to mi jakoś mega nie jest potrzebne. Znaczy, dobra, prawdopodobnie to jest jakieś kozackie, tak? I powinienem to trzymać, tak? Czekajcie. Okej, i... Nie no, ja to sprzedam, bo to są jakieś niebezpieczne rzeczy prawdopodobnie. Więc ja wolę się... super apteczka! Nie. Możemy kupić. To byłoby fajne. Czy ja mogę informacje jakoś? Mogę informacje. Zdrowie jest ok. Jakieś twoje cechy.
A nie, dobra, nieważne, bo to są, to nie są ludzie, tylko to są zwierzęta. Dobra, ale kupmy. Znaczy, sprzedajmy to, co mamy. Do sprzedania, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę to nam nie jest jakoś potrzebne. Ja bym i tak tego nigdy nie użył. Więc na spokojnie. Teraz tak, na zewnątrz 37 stopni. I wy w tych pokojach nie macie za bardzo dobrze, nie? Dobra, czekajcie, energia, przyjemności, różne, temperatura. Zastanawiam się, czy wentylatory, tak wiecie, polecieć wentylatory do wszystkich pokoi. Wiecie, coś tego typu. I na przykład w jednym pokoju wtedy tu klimatyzacja byłaby i na tej zasadzie zadziałać. Muszę to przetestować. Na pewno ktoś musi zacząć nosić moje surowce, nasze surowce. Obniżony nastrój, pewnie table, oczywiście table. Było zbyt gorąco podczas snu. No właśnie, i tu jest ten problem. Jakoś tam. A okej, okay, wybierzecie stamtąd te swoje teraz medykamenty. Okej, okay, znaczy medykamenty, żelazo. Ty tam pracujesz w nocy, okej, okay, powoli musimy jedzenie też zacząć znowu wytwarzać. Handlarz surowcami. Wybacz, ale ja chciałbym, no muszę cię wykorzystać troszeczkę. Możemy drewno sprzedać, ale drewna nie musimy sprzedać. Medykamenty kupować nie chcę, chociaż przydałoby się. Ale nie, możemy posprzedać te wszystkie skóry. Aj, tego dużo nie ma, znaczy nie będzie to jakoś opłacalne. Ale na spokojnie, aj przepraszam was za telefon oczywiście. Mamy ludzi. Tak, to są ludzie, dobrze ogarniam. Tak, szybkość ruchu. Nie, to nie są ludzie, to są znowu zwierzęta. Ale czy ty, nie, ty jesteś pieskiem, wiewiórka. Kurde no, liczyłem na to, nie, że się udam. Dobra, zobaczmy, możemy jakieś tu rzeczy posprzedać, jak delikatnie powiedzmy. Super stal możemy, uran, metal, no ten metal to u mnie troszeczkę leży. Czy ja mogę tu wpisać liczbę? Nie. Kupmy tak ze 100 metalu, co? To będzie jakaś opcja. Tak muszę klikać niestety, bo te dwie strzałki, dobra, kupmy jakikolwiek metal, żeby nie zaklikać was na śmierć. Handlarz surowcami, okej, okay, rozumiem. Dobra, na spokojnie, w ogóle jakiś sprzątacz by nam się przydał, nie? No, w sumie tak. Dobra, czekamy na cokolwiek w sumie. Okej, okay, ja tutaj miałem naprawić. Produkcja struktury z nie metalu, tylko drewniana kłoda. Tutaj drewniana kłoda, oczywiście drzwi z tego. I w środku będę musiał postawić najlepiej. Najlepiej bym musiał postawić. Jak to się nazywa? Musiałbym postawić. Boże, ten strzela się nie mogę skupić. No nie, no co za gałgan, stój! Ej, ty! Boże, co za idiota, co za debil, po prostu. Oni nie myślą, oni po prostu strzelają nawet jak jego ziomek jest w tym, nie? W pomieszczeniu. W ogóle to ciekawie może działać. Ciekawie może to działać, bo to będzie tak przechodziło z pokoju do pokoju? A czy to będzie dobrym pomysłem w ogóle? Nie, to nie będzie chyba dobry pomysł, bo tu będzie za zimno, zanim te inne rzeczy się ogarną. Zastanawiam się teraz mocno. W ogóle energia nam się kończy. Dobra, praca, teraz tak. Tragarz, powiedzmy, że górnika, to ci. Chociaż ja zapomnę o tym, no. Chociaż ja mogę o tym zapomnieć. Jak o tym masz? Masz dobry nastrój. Nie wiem, dlaczego wy tego nie chcecie brać, nie? Żadnych rzeczy nie chcecie mi tu zbierać. I to mnie najbardziej martwi. Prawdopodobnie jestem jakimś gałganem i ominąłem jakąś ważną rzecz, ale. Ale, kolego, musisz się zająć zbieraniem tego metalu. No to nie jest jakoś mega interesujące zadanie, ja zdaję sobie sprawę. Ale musisz zacząć, no po prostu to nosić, nie?
Dobra, halo, halo, nie, jeszcze nie uciekamy. Jeszcze nie uciekamy, musisz ponosić troszeczkę. Obniżony nastrój, oczywiście się nie dziwię. I to pewnie ty jesteś, a nie, to Table jest, nie? A myślałem, że to nasz kolega. Czy to są te bobry, które... To są te złe bobry. To są te najgorsze bobry na świecie, które zaraz zaczną zżerać nam całe drewno. Powinniśmy z nimi zawalczyć chyba. Chociaż, kurde, cykam się trochę. Czekajcie, zapisz. Bobry, po prostu ja to nazwę Bob. Dobra, Bobdu i... o, kolejna osoba nam umarła. Trudno się mówi. Niedługo tych grobów nam nie starczy. Nie mamy prądu. To nie, to z bobrami to nawet nie ma sensu walczyć w tym momencie. Słuchaj, ty musisz póki one śpią chyba najlepiej. Musisz coś zrobić. Czyli na przykład strzelaj do bobra. Jak trafisz, nie? Trafisz? Trafisz go czy nie trafisz? No okej, widzę, że trafiać to ty za bardzo nie chcesz. Trafisz ty go w końcu? Dobra, nieważne, idź robić co chcesz, nie? Bo ty i tak go nie trafisz, nie? Ale najgorsze jest to, że będzie trzeba w końcu zawalczyć z tymi bobrami, bo one wjedzą nam wszystkie drzewa z okolicy. Ajajajajaj, to może być ten Midus, obniżony nastrój, alarm krytyczny. Bo co, wykończony, no to idź spać, kolego, no. Nie zajmuj się czyszczeniem brudu. Szkoda, że ja nie mogę im kazać iść spać. No po prostu takie idź spać i tyle, nie? To mogłoby mieć jakąś przyszłość czy coś. Malaria Table musi spędzić jak najwięcej czasu... Łóżku, Boże, mój mikrofon, no znowu to zrobiłem. Ustaw jako łóżko szpitalne. W ogóle musimy tak, ustawić jakieś łóżka szpitalne. Odpocznij, aż wyzdrowiejesz. Teraz tak, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Mamy trochę metalu i powinniśmy energia. Nie mamy energii za bardzo, więc trzeba się na tym jednak skupić. Zastanawiam się, czy za tym zrobić to tak, nie? Tak, to chyba jest jakaś opcja w sumie, bo bez prądu jakoś nie podziałamy. Ty musisz wyzdrowieć sobie. Ty musisz z handlarz bronią. Zobaczmy, co my tu mamy. Oczywiście to możemy oddać, medykamenty. Kupiłbym parę. Tak, muszę kupić parę medykamentów. Łuki ci sprzedam, dobra, akceptuj. To jest wszystko, co na razie jest nam potrzebne. Ojajaj, ej, naprawdę ciężko się robi. Jak sam w to grałem, no nie, tak między grami, znaczy między grami, wiecie, o co mi chodzi chyba. To po prostu, no łatwiej mi było, no. To zdecydowanie łatwiej mi było. Teraz tak, przydałaby się betonowa tu podłoga. No jestem za tym, żeby tu była betonowa podłoga najlepiej. Ale nie mamy żelaza. Nie mamy żelaza, to może być lekkim problemem. Tutaj no, dobra, tutaj temperatura jest okej całkiem. Widzę, więc możemy tak do 20, minus 20 stopni, niech będzie. Handlarz z bronią, bronią już mnie nie interesuje. Ty masz tą malarię, tak? Malaria nieznaczna. Okej, okay, na spokojnie, już pierwszy panel poszedł. Ale musimy to podłączyć. W ogóle mieliśmy tyle prądu, a nie mam już ani... W ogóle jest coś takiego jak badania, no nie? Ale jeszcze badań nie odkryłem. Nie odkryłem, jak to ma działać za bardzo. A przydałoby nam się na pewno, bo to jest no naprawdę ułatwia, nie? Tor z prawej lewa, nie, zaćmy. Masz zaćmę, kolego. No, nic z tym niestety nie zrobię. Ale potrzebujemy obniżony nastrój table. No a ciebie co boli? Bardzo brzydkie otoczenie. No i co ja z tym zrobię, Table? No, nie wiem, czego ty ode mnie wymagasz. Najpierw chciałbym w ogóle tak, czy tu jest prąd? Czy te... No tak, okej, okay, tutaj ja prądu nie mam po prostu, no. Kable, aha, to jest połączone. To jest już połączone. Więcej paneli słonecznych mogłoby załatwić jakoś te
sprawę, tak mi się wydaje. W ogóle tu jest jakby podwójne łóżko i nie ma tu opcji seksu. To mnie rozwala, nie? Że w sumie, znaczy, wiecie, nie zrozumcie mnie źle, ale mi chodzi o to, że mogłoby być coś takiego jak rozmnażanie się, załamanie, dezorientacja, no co ja zrobię. Fundamenty, struktury, podłogi, chciałbym podłogi, podłogę z drewna tu zrobimy. Widzę, że kartofelki zaczynacie nosić. Ty zaczynasz tylko budować, bo ty nie nadajesz się na nic więcej. Aha, nie mamy tego. Nie ma już żelaza do noszenia, okej. Polecenia. Kopmy całe tutaj. To jest jakaś myśl, w ogóle jak przyleci jakiś ziomek z handlarzem i jak będzie można kupić jakąś postać, to nam się naprawdę przyda. Ej, te bobry chyba uciekły, nie? Nie ma tych bobrów, czy gdzie one są? Aha, te bobry na górę uciekły, a jakbym je uwięził, nie? Tak zabudował, to wiem, że to mogłoby być złe, ale dlaczego ty jesteś górnikiem? Górnik, nie chciałbym, żebyś ty był górnikiem, bo ty masz jeden w górnictwie. No i po prostu nie chcę, żebyś był górnikiem, no tyle mam do powiedzenia. Szaro, jest tu szaro, no co ja zrobię? Na pewno jest szaro, bo jest brudno, no. Okej, ktoś zaczął sprzątać, w końcu ktoś zaczął sprzątać, no ale już skończyła. Koloniści potrzebują leczenia, a co tobie się dzieje? Malaria. Masz odpocząć, aż nie wyzdrowiesz. Czy ty nie rozumiesz tego? Czy ja... Table. Chodź tu, table. Table. Cały czas masz spać. No dobra, może tak. Zróbmy tak, że masz 2 godziny na siku i ten, i coś takiego. Ale ty masz odpoczywać cały czas, bo ta malaria, nie wiem jak malaria działa, czy ty możesz od tego umrzeć? No prawdopodobnie możesz, ale wolę nie ryzykować w żaden sposób śmiercią twoją, nie? No bo oczywiście to jest niewybaczalne wtedy będzie. 20, okej, czyli całkiem nieźle daliśmy radę z temperaturą. Mam nadzieję, że nie będzie im za zimno tutaj. No tu ma 30 stopni, no to trochę dużo. Tutaj ciebie leczą i mamy jeszcze 10 medykamentów, karmią cię ziemniakami, no. Kurde, co za przyjaciele. Nakarmią cię ziemniakami i myślą, że jest okej. Dobra, zajmij się transportem, ty też w tym momencie mógłbyś się zająć tym transportem. I chcę jeszcze jeden panel co najmniej zrobić, 2 panele. Okej, ty zacząłeś to zaniosłeś, tu są zwykłe kamienie, widzę. Co mnie za bardzo nie interesuje, zajmij się transportem. Okej, no jestem za tym, żeby jak najwięcej energii w dzień robić. Znaczy, jak najwięcej paneli słonecznych zrobić na chwilę obecną, bo żeby na dobry surowy posiłek, no. Przecież ja nie zakazuję wam. Okej, weźmy to. A nie, ej, what? To nie jest to. Jakaś informacja tu jest, szczegóły. Aha, mięso. Nagły atak, no nie mówcie, że jest. Okej, więc pierwsze, mamy okazję przetestować te worki na te worki na wieżach. Czy to coś da? Na pewno musimy zająć się polowaniem, bo nie mamy jedzenia, więc to myślę, że jest dobrą opcją. Myśliwi nie mają broni, ty będziesz musiał zekwipować to i odpoczywać dalej. Dobra, zaczyna się. Idą. Dobra, spowolnimy czas. Dobra, trochę przyspieszmy. Dobra, zaczęło się, już pierwsze szasalwa poszła, czyli mogą strzelać. Okej, nóż. Okej, widzę, że liczę na to, że moje panele słoneczne nie dostaną obrażeń. Dostają obrażenia, ajajajajajajajaj. Oj, jest to niszczone, ten, wstawaj, idź tam. Aha, nie możesz walczyć, aha.
Nie możesz walczyć? Serio? On to nieważne. Ty musisz walczyć wręcz. Ojejejej, chociaż ty mógłbyś zacząć naprawiać te... Halo, nie możesz naprawiać tego. Ty. Ty też nie jesteś mechanikiem. Ty możesz zająć się naprawą. Oj, dobra. No nie, dobra, cofaj, uciekaj. Okej, okay, walcz wręcz. To z tym walcz wręcz. Co ty robisz w ogóle? Aha, okej, okay, my tu walczymy. Ale wybuchło mi to. To jest źle. Zwolnij ze służby i ty już uciekasz. Dobra. Ej, czyli te worki faktycznie coś dają. Okej, okay, ciebie zwolnimy ze służby. A ty zajmij się ciałem. Zdejmij znaczy, bo jak rozumiem, nic więcej nie możemy zrobić. Worki z piaskiem jak najbardziej. Zajmij się czyszczeniem krwi. No nie. Albo zajmij się czyszczeniem, coś tam. Jest jakieś jedzonko, okej. No i ja bym najchętniej ich zjadł. Tak totalnie szczerze, najchętniej to ja bym ich zjadł. Tak jak mówię, najchętniej to ja bym ich zjadł i miał z głowy to. Ale tak nie mogę niestety, dobra. Rozumiem tu, że muszę te panele słoneczne albo przenieść i to byłoby najlepszą opcją, żeby je przenieść chyba, nie? Tak, trzeba je przenieść, na bank trzeba je przenieść. To musimy porozbierać, bo to jest niepotrzebne w chwili obecnej nam. Zdejmij i ktoś też będzie musiał się zająć tymi ciałami. Apteczek nam brakuje, dosyć sporo, tak mi się wydaje. Więc to może być problematyczne. W ogóle nie powinienem a dobra, akurat noc się robi, więc jest dobrze. Dzisiaj będzie taki dłuższy odcinek, myślę, że czasami takie odcinki będą się właśnie zdarzały. Co ty robisz w ogóle? A okej, okay, zdemontowałaś to. I energia, jeszcze jedną baterię słoneczną tutaj. I to będziemy mogli sobie ogrodzić później. Więc to jest tak na spokojnie. Ty, jak to tam twoje zdrowie? Dobra, malaria, liczę na to, że niedługo ci to przejdzie. Nie mamy energii? Nie ma tu dostępu do energii, bo przewód został przerwany. Okej, okay, czyli najlepiej jest pobawić się troszeczkę kabelkami, tak żeby do każdego miejsca dochodziło energia. Okej, okay, dobra, miło, ale uważam, że te wieżyczki za piaskiem naprawdę, znaczy dobra, oni jakoś nie podeszli mega, ale jak tu postawimy parę wieżyczek, to już przeciwnicy, napastnicy będą mieli tylko jedno wejście na dobrą sprawę, więc to może być dobre, tylko że oczywiście, aha, za mało metalu, potrzebujemy 150 metalu, dobra. Rozumiem, ogarniam, szanuję, czy coś takiego. Ty idziesz kopać, jak rozumiem. Tak, ty idziesz kopać dalej. Okej, okej, grupa podróżników z czegoś tam podróżuje. Czy oni podróżują po tej mapie, czy... Tak, w ogóle ja bym ich najchętniej napadł. Najchętniej bym ich napadł, ale chyba wtedy narobię sobie więcej problemów. Obniżony nastrój, aha, my nie mamy grobów. I nie mamy za bardzo miejsca w naszym śmietnisku, tak? Dobrze rozumiem. Obszary wysypisko. Wysypisko jeszcze tu można zrobić oczywiście na spokojnie. Nikt się tymi ciałami nie chce zająć. Ja mam nadzieję, że ono pójdzie na mięsko w ostateczności. Tak totalnie szczerze. Ale ej, ktoś tu posprzątał. Widzę, że ktoś sprzątał tam w międzyczasie. Czyli jest to jakoś tam na plus. Ty sobie tu kopiesz. Okej, okay, to się ceni, że sobie kopiesz. I zajmij się transportem, żebyśmy mogli kolejną wieżyczkę zrobić sobie na spokojnie. Obrona, wieżyczka. Myślę, że... No tak, myślę, w jakim miejscu to zrobić. I tu zrobimy. Tu zrobimy wieżyczkę. Tu będą worki z piaskiem. O, w ten sposób. I to zawsze jakaś tam większa obrona będzie, że, bo oni będą musieli wejść tu, prawda? I wtedy jeszcze jedną tu wieżyczkę postawię. No jakoś tak obminujemy to, żeby na spokojnie mogło... A, tu jest wysypisko trzecie też, czyli oni są na wysypisku, bądź co bądź. No okej, okay. Nielegalny handlarz.
na ciebie czekałem w sumie, nie powiem, że nie. Nielegalny, dokładnie tak. Oj, ale, ale oni są drodzy, nie? Charakter, strzelanie, animals, opiekuńczy artysta, gotowanie, okej. Ty jesteś taki, a ty co możesz? Rzemieślnictwo. Okej, uprawa. Czyli chociaż nie wiem, czy ja bym nie wziął tego bardziej asasyna, on jest asasynem, a tamten jest healerem. Okej, zobaczmy, strzelanie, walka wręcz. Dzieciństwo, dobra. Zimnolubny, żądza krwi. Okej, on jest takim psycholem. On jest takim psycholem, boję się, że to może negatywnie wpłynąć, ale kupmy go i on będzie naszą osobą do polowania. Halo, halo kolego, gdzie ty idziesz? Halo, ja tobie zaraz dam broń. Praca. Ty jesteś, Boże, ty jesteś tym huntsmanem. Nie, górnictwo ci zabieramy, będziesz myśliwym, handlarzem, strażnikiem, tragasz naukowiec, pacjent. Tak, to będą jedyne twoje rzeczy, sprzęt, wyrzuć, i tobie już dajemy broń, żebyś mógł zacząć polować i dzięki temu będziemy mieli mięsa, dzięki mięsu będziemy mieli jedzenie, czyli tamto zadowolenie naszych ludzi wpadnie, chociaż nie wiem, czy ja nie powinienem tobie dać bardziej broni do walki wręcz w sumie, bo też sobie nieźle z nią, nią byś radził. Tak się zastanawiam. Dobra, ale powiedzmy, że uda ci się jakoś tym strzelaniem upolować. Okej, pięknie, baterie nam się ładują. Energia. Zwykłą baterię, dwie zwykłe baterie kolejne wybudujmy, żeby ta energia mogła nam się składować. Tutaj te ciała będzie, trzeba się tymi ciałami zająć. Ale powoli widzę, że zaczyna jak to się nazywa? Zapomniałem słowa, dobra, ty masz dalej malaria i niestety. Ale okej, ten nowy typek może nas uratować i to całkiem nieźle. Depresja, załamany, niestety nie. Kucharz. Dlaczego ty na przykład nie gotujesz, co? Załamany, śpi, zdrowy. No dobra, niech będzie. Ty sobie tam polujesz, a bo ja tobie godzin pracy nie zmieniłem. Żadnych, widzę. Ale nie, okej, czyli ty ciągle robisz co chcesz. No dobra, na tym, znaczy Joya ci damy na 2 godzinki. Na spokojnie, no i teraz idziesz spać. Aj, czy ty masz, okej, ty masz łóżko. Już się bałem, że nie będziesz miał gdzie spać, nie? Tak przez chwilę się bałem, nie? To przyznam. Oj, te bobry mi tu te bobry nie żyje od, zepsuje się za 2-1 dnia. Składowisko, zwłoki. Weźmy też zwłoki, żebyśmy mogli mieć. I zobaczymy, czy oni zaczną handlować, znaczy handlować, nie handlować, ale się zajmij się ciałem. Proszę, okej, tego pochowasz. Ale co będzie? Ale co będzie? Aha, nie można, no empty. Nie możecie tych zwłok wsadzić do tego. Zajmij się rozbieraniem, zajmij się transportem. Okej, zajmij się transportem. I ty będziesz transportował je tutaj. A jakbym nie chciał, zdejmij ten. Aha, okej. Czyli musimy na grobach jednak polecieć, no niestety. Ajajaj, a myślałem, że będzie tak ładniej, będziemy mieli darmowe mięsko, no cóż, znaczy oni jedzą ludzi, nie? Ale teraz nie wiem w sumie jak. Więc tak, no nie wnikam na razie. Ej, Boże, gdzie to było? Okej, grób. Oczywiście standardowo groby tutaj trzeba umieścić. Kolejnych kilka grobów. O, to jest słabe w ogóle, to ktoś mógłby wziąć. Dobra, ładnie, uważam, że 16 stopni, okej, tutaj moglibyśmy z tej strony jeszcze klimę dać temu pokojowi i to by jakoś działało, ale dobra, mamy 5 ludzi, mamy naszego kolegę od polowania w tym momencie, no bo jednak Table jest, ma malarię dalej i nic z tym fantem nie mogę zrobić.
Gdzie jest on? Table? Aha, on ty ruszasz się, tak? No okej, okay, no powiedzmy, że coś będzie. Okej, okay, w ogóle tak, jeśli te bobry pójdą spać, a ja je zaatakuję, bo wy mi drzewa zjadacie i to mi się nie podoba, moje boberki. Czy ty zginiesz? Okej, okay, dawaj, no. Dawaj, zabijesz go, no. Wieżyczko moja, zabijesz. Dobra, on jest oszołomiony czy coś takiego. Przygnębiony, aha. Dobra, zabity, pięknie. Pięknie. I oni mnie atakują. Gdzie jest reszta tych bobrów, nie? Tak zgubiłem je. Ale dobra, słuchajcie, pół godziny odcinka. Ja myślę, że to jest odpowiednia długość. Tak mniej więcej, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się odcinek spodobał, łapa w górę, komentarz i do następnego. Trzymajcie się, no i cześć.